Jeśli chodzi o ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży zamieszkujących także gminę Ulan-Majora, to oczywiście tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawą ofertę. Jest to oferta organizowana przez gminę Ulan-Majorat wespół z Ulańskim Forum Inicjatyw Społecznych, które wykonuje także zadania w tym kierunku. Uczestniczy w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzisiejsze półkolonie są takim właśnie przejawem tej aktywności wakacyjnej i organizowania odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Wspomnę, że tylko w tym roku, w te wakacje gmina Ulan-Majorat wespół z UFIS-em organizuje wypoczynek na, myślę, że grubo ponad 250 orga dzieci i są to nie tylko półkolonie, takie jak te dzisiaj, nie tylko półkolonie, które będziemy też mieli blisko dwutygodniowe w miesiącu sierpniu dla dzieci, ale także kolonie wyjazdowe, które oczywiście odbywają się, czy to w górach, ostatnie turnusy to było Zakopane, Biał-Dunajec, czy też nad morzem. Właśnie rozpoczęliśmy półkolonie integracyjne w gminie Ulan-Majorat dla dzieci i młodzieży, które są finansowane z gminy Ulan-Majorat w ramach współpracy między organizacjami pozarządowymi a gminą Ulan-Majorat. Pozyskaliśmy 14 tysięcy złotych na przeprowadzenie tego typu działania. W naszych półkoloniach biorą udział dzieci z niepełnosprawnością i intelektualną, i ruchową, bądź też i sprzężoną. Wolontariusze, które są przypisani tutaj wiekowo do naszych osób niepełnosprawnych, mają za zadanie opiekować się nimi, dobrze się też również bawić, no i oczywiście integrować. W naszych półkoloniach, które dzisiaj właśnie otwieramy, mamy zaplanowany szereg działań. Między innymi przed chwilą były zabawy z animatorką. Za chwilę również przyjedzie tutaj pies, a nawet dwa psy, które będą tutaj pełniły funkcje terapeutyczne. Jutro mamy zaplanowany wyjazd do Arki Rancha, gdzie będziemy tutaj zwiedzać zagrody zwierząt bardzo, bardzo orientalnych, ponieważ tam są i zebry, i alpaki oraz inne różne, które mam nadzieję, że tutaj zaskoczą nas, inne zwierzęta, które nas zaskoczą. W środę mamy przewidziane warsztaty teatralne. Zaprosiliśmy do udziału Teatr Nemno z Rzeszowa, który przeprowadzi warsztaty kukiełkowe z dzieci oraz przedstawi spektakl. W czwartek czeka nas wielka wyprawa do Warszawy, a tam będzie na nas czekał Centrum Kopernik, który mam nadzieję, że tutaj również zaskoczy naszych milusińskich. I w piątek już kończymy w tym tygodniu, w piątek olimpiadą dla naszych dzieci, medalami i podsumowaniem naszych półkolonii. Lubię jeździć z nimi na wycieczki i tak w ogóle lubię tu chodzić do Goku na wakacje. Nazywam się Weronika Szczygielska, na tych półkoloniach jestem drugi raz i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, bo pomagam innym osobom, bardzo lubię pomagać. Wiem, że sprawia im to radość i najbardziej podobają mi się zajęcia, kiedy jesteśmy wszyscy razem i się integrujemy. Półkolonie, które właśnie w tym momencie trwają, to nie jest innowacyjny projekt, ponieważ są już cykliczne i po raz szósty spotykamy się właśnie od 2016 roku na tego typu integracji. Mamy różne wyjazdy zaplanowane, więc możemy też poznawać świat, możemy poznawać nowe osoby i jest fajnie.